Upadek mięśniowy to pojęcie, z którym z pewnością jest zaznajomiona duża część osób regularnie uczęszczających na siłownię. Mówiąc bardzo zwięźle, upadek mięśniowy to stan, w którym ilość powtórzeń jest tak duża, iż nie jesteśmy w stanie zrobić w danej serii kolejnego powtórzenia. Upadek mięśniowy ma swoje typy, z których można wyróżnić. Upadek techniczny to jest stan, gdy zmęczenie mięśni nie pozwala nam wykonywać poprawnie kolejnego powtórzenia z zachowaniem poprawnej techniki. Dalej mamy upadek tak zwany koncentryczny, w którym nie jesteśmy w stanie podnieść ciężaru oraz najbardziej skrajny przykład, czyli upadek ekscentryczny, gdy nie jesteśmy wręcz w stanie ciężaru utrzymać. Powszechnie uważa się, że trening do upadku siłowego jest bardziej efektywny w kwestii. Stymulowania przyrostu tkanki mięśniowej. Z drugiej strony, taki trening powinny podejmować osoby wytrenowane, nie jest on zalecany początkującym, oraz może zwiększyć ryzyko kontuzji i szybciej wywołać przetrenowanie. A co mówią badania? Dużo badań, które znalazły swoje odbicie w przeglądzie systemowym autorstwa Gridzika i współpracowników, nie wykazywały istotnych różnic w przyroście siły i tkanki mięśniowej u osób ćwiczących do upadku mięśniowego. W porównaniu do osób nie stosujących tej metody podczas swojego treningu, analiza ta dotyczyła całości populacji objętej metaanalizą. Natomiast przy analizie podgrupy osób dobrze wytrenowanych w zakresie ćwiczeń oporowych okazywało się, że istnieje statystyczna przewaga dla trenowania do upadku, jeżeli chodzi o przyrost, ale nie jeśli chodzi o siłę tkanki mięśniowej. Na pewno wymagane są w tej grupie kolejne badania, a obecne dane wskazują. Jeszcze raczej możemy się spodziewać przyrostu siły i tkanki mięśniowej również bez stosowania metody treningu do opadku mięśniowego. Stąd trening ten, tak jak wspomniałem, jeśli już to powinien być stosowany z rozwagą przez odpowiednio wytrenowane osoby.